zrobione, a cukrzycę. Jak mi będzie potrzebny cukier, poda mi go pan. Nie, to nie interesuje. Ale pana to może nie interesować. Narazła mnie pan na utratę zdrowia i życia. Nie, ja to proszę. A podstawę prawdą. Przepraszam państwa. Kochani, dajcie przejść. No dobra, to niech mnie sądzą tutaj na korytarzu. Ja jestem jako posłowie. Nie, ja nie muszę opuszczać, bo ja mam wyzwanie do sądu. Ja nie mogę pójść. Nie będzie pan z tym posłowie. Pana, podstawa prawna mnie interesuje. Zarządzenie sędzie. Na piśmie. Jakie zarządzenie? Proszę jakie? Czyje zarządzenie? Jakiego nazwisko sędziego? Wymienia z nazwiska. Na piśmie proszę mi przedstawić. Jeżeli będzie no, przedstawione nazwisko na piśmie, nie masz prawa. Proszę państwa, ja mam cukrzycę i nie zapytam, żeby już ktoś potwierdził zjedzenie. Jest to normalnie zdiagnozowana, leczenie. Prezent dla prezesa. Najlepiej dla tego sędziego, co wydał takie zarządzenie. O! Proszę sobie najlepiej tego, co to zarządzenie wydał. Pół na pół podzielek jest. No. Jest. Dobra. Idziemy z tym. Nie chcę uraz ja rozprawę. No zatrzymaj, bo nie wchodzi z kodem. Fajnie mi. Zmieniają nam dostanie się do sali sądowej. Nie można wejść? Zamy na salę. Pamiętaj, nazwisko kto wydał decyzję, no, jaki sędzia, na jakiej podstawie pytań. Nie ma. Nie widzimy po ciebie widzę. Krzysiu. Troszkę dotknie się. Pokazać, że nie chcą. To już nie trzeba. Gdzie mi odpisał zawodu osobistego? Widzimy. Nie można wejść na salę rozpraw. Ciekawe. Co za chaos. Nie chcą podać, kto podjął decyzję o niewpuszczeniu słodyczy. Dla prezesa. Prezent dla sędziów. Dla prezesa najlepiej. Tego, który jeżeli ktoś wydał, a nie sądzę, żeby ktokolwiek wydawał taką decyzję. Nie ma takiej decyzji. Widzi mi się. Nie, to jest taka decyzja, tylko nielegalna. To jest widzi mi się policji czy jakiegoś sędziego, tylko wiesz, ponieważ nie mam podstawy prawnej legalnej. Przyjaciół. Wymyślam. Tak, oczywiście zimnie, ponieważ nie można. Mam wezwanie na rozprawę i nie wpuszcza mnie policja na salę rozpraw, nawet na korytarz sądowy. No to jest po prostu jak na Białorusi. Tam właśnie są takie metody. Byłem tam 10 lat obserwatorem z ramienia Rady Europy i tam właśnie nie wpuszczano obywateli na sprawę, nawet strony. Ja jestem w tej sprawie stroną. A z ręką na sercu może pan powiedzieć, że ten tort przyda się tylko panu paremu na cukrzycę? Proszę panią, co zrobi obywatel na przykład z butami własnymi? W Ameryce jeden dziennikarz rzucał w prezydenta. To, że ktoś rzuca butami lub tortem, koszulką. To nie jest powód, żeby obywatelom zabronić wejścia do sądu z rzeczami, które nie są zabronione. Jeżeli ktoś chce przynieść ciasteczko albo pomidorka do sądu i kanapkę, to przecież chyba może, prawda? W każdym demokratycznym kraju. I o to chodzi. Myśmy przyszli zrealizować swoje prawo i właśnie widać, jak wygląda w tym kraju prawo. W kraju pruskim Polak mógł sobie wybudować wóz drzymały i funkcjonować. A tutaj nawet nie ma prawa, jaki był w pruskim państwie, ponieważ tutaj jest zarządzenie czyjeś, nie chcą podać nazwiska, o tym, że nie wolno przynieść słodyczy do sądu, bo tak rozumiem, że wygląda ta decyzja. Nie chcą nawet powiedzieć, kto ją wydał, bo ona jest oczywiście bezprawna. Być może ją ktoś wydał, jakiś sędzia. Także właśnie mamy do czynienia z takim stanem Rzeczypospolitej. A sama rozprawa? Jeżeli będzie uczciwa rozprawa, sędziowie otrzymają to w prezencie, jako podziękowanie za dobrą rozprawę. A jeśli nie? Teraz trzymają. A pan na tak.
leży. Chodźcie, 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 chodźcie. Prasa tak samo. Jaka? Proszę przechodzić dalej, bo się kopuje. Proszę przechodzić dalej. Osobiście oskarżony Adam Słomka osobiście. Czy jest obrońca z wyboru adwokat Bartosz?
że jest sens odnotowywać Państwa obecność, ponieważ z uwagi na to, że nie stawił się obrońca z urzędu jednego z oskarżonych w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z obroną obligatoryjną, niestety w dniu dzisiejszym nie ma możliwości przeprowadzenia czynności na posiedzeniu z uwagi na to, że jest to postanowienie kończące postępowanie w sprawie. Zatem myślę, że z uwagi na to, że sąd będzie zmuszony podjąć decyzję o odroczeniu terminu posiedzenia wyznaczenia nowego terminu, myślę, że tutaj nie będziemy odnotowywali obecności mediów. Sąd oczywiście zwróci się do Rady Adwokackiej o wyjaśnienie przyczyn nieobecności obrońcy z urzędu Zbigniewa Piórkowskiego, która to nieobecność stała się jedynym powodem, dla którego postanowienie w dniu dzisiejszym się nie odbyło. Zapiszemy zatem. Sąd postanowił. Celem zwrócenia się do Rady Adwokackiej, do Okręgowej Rady Adwokackiej o wyjaśnienie przyczyn nieobecności obrońcy z urzędu, oskarżonego Zbigniewa Piórkowskiego, która to nieobecność stała się jedyną przyczyną, dla której posiedzenia nie przeprowadzono, jak również z celem ponownego wezwania obrońcy oskarżonego posiedzenie odroczyć z terminem. Ja się mam wniosek formalny, jeśli można. Jaki pan ma wniosek? W Wysokim Sądzie składam wniosek formalny, żeby sąd wyznaczył taką salę, żeby mogli wejść w ramach zainteresowania wszyscy chętniej obejrzeć ten proces, bo w tej chwili jest to narażanie na pośmiechowisko Wydziału Sprawiedliwości wobec tej sytuacji. Oskarżony Zbigniew Miernik, składa wniosek. Zygmunt Miernik. Przepraszam bardzo. Oskarżony Zygmunt Miernik składa wniosek o wyznaczenie na termin kolejnego posiedzenia, takiej sali w budynku sądu, która pomieściłaby wszystkie osoby zainteresowane, a które chcą się stawić w charakterze publiczności. Dobrze, zostało to zaprotokołowane, są to rozważy. Ja mam w Wysokim Sądzie dwa wnioski. Pierwszy techniczny, żeby wpisać do protokołu nazwisko prokuratora, który dzisiaj jest obecny na posiedzeniu. I każdego protokołu wpisywane są dane osób uczestniczących w postępowaniu. Tak, być powinno, ale niestety często nie jest. I po drugie, prosiłbym o wpisanie do protokołu, kto podjął decyzję i na jakiej podstawie prawnej o niewpuszczeniu na salę rozpraw mojej rodziny. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek o podanie, kto podjął. Zapiszemy. Oskarżony Adam Słomka. Wnosi o zaprotokołowanie nazwiska prokuratora biorącego udział w posiedzeniu. niż
to, ile jest osób w stanie się zmieścić na tej sali, wynika to z regulaminu działania Sądu Okręgowego. Jakiego artykułu? Przewodniczący poinformował oskarżonego. Przewodniczący poinformował oskarżonego o tym, że decyzja, że na salę o numerze 125 zostanie wyłączone z publiczności 8 osób, podjęta została przez przewodniczącego z celem zapewnienia przez przewodniczącego sądu orzekającego celem zapewnienia prawidłowego przebiegu czynności sądowych, prawidłowego przebiegu czynności sądowych. Natomiast ilość osób, jaka została wyliczona na salę, wynika z możliwości technicznych, sali, na której odbywają się czynności. Znaczy, takie zarządzenie przewodniczącego znajdują uzasadnienie w przepisach procedury karnej artykułu 366, bowiem to przewodniczący czuwa nad prawidłowym czynności sądowych i to jest ustawa, która daje przewodniczącemu takie możliwości. Zatem w związku z decyzją pani przewodniczącej, to jest decyzja przewodniczącej. Zatem jestem zmuszony złożyć wniosek o wyłączenie pani sędzi od rozpoznawania tej sprawy. W tym miejscu oskarżony Słomka składa wniosek o wyłączenie. Przewodniczącego. Ponieważ łamie pani przewodnicząca podstawowe prawa obywateli. Z uwagi na to, że przewodniczący łamie podstawowe prawa obywateli. Wpuszczając na salę. Że przewodniczący łamie podstawowe prawa. Wpuszczając na salę tylko 7 osób, w sytuacji, gdy na tej sali jest 9 miejsc siedzących, których może zacząć. I gdy nie chcę podać podstawy prawnej legalnie. I gdy nie chcę podać podstawy prawnej, proszę. Do ograniczenia liczby uczestników postępowania. Proszę bardzo. Ktoś jeszcze? Brak obiektywizmu sędziego. Stronniczość. Brak obiektywizmu sędziego, stronność. Przejawia się również w odmowie prowadzenia postępowania w sposób zgodny z procedurą jawnego i uczciwego procesu. Zagwarantowanego w polskiej konstytucji i orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale jeszcze mam uwagę, jeśli można. Tak. Chcę sobie pisać, gdzie mówiono, że mamy wejście do głosu. Proszę, jedna osoba widzą. No dobrze, to zostało podniesione. Od kiedy się prasa liczy jako publiczna? No, prasa jest to normalny czynnik, który przekazuje i nigdy ja prasa... Ja informuję oskarżonego, że dla sądu nie ma znaczenia, czy prasa, czy nie prasa. Prasa jest w charakterze publiczności, sądu interesują. Proszę zadać, dla sądu nie ma znaczenia. Sąd wpuszcza, tak jak powiedziałam, że uważa za prawidłowym przebiegiem postępowania taką ilość osób, jaka jest w stanie zmieścić się. Proszę pisanie do protokołu, że dla sądu nie ma znaczenia.
No to by powiedział. Oskarżony wiernik prosi o wpisanie do protokołu. Oskarżony wiernik prosi o wpisanie do protokołu, że sąd powiedział, że sąd powiedział, że nie ma dla niego znaczenia, czy na sali jest praca, czy inne osoby. Na sali jest praca. Dobrze, ale czy mam jakieś wnioski? Tak, mam wnioski. Ale żeby po ewentualnym kłopotem każdy następny proces był nagrywany na głosem wizji i fonii, żeby nie było przekłamań, jedno mówię, to się sąd posługuje i nagrywuje. Oskarżony wiernik wnosi, aby po wyłączeniu sędziego, każde następne posiedzenie było nagrywane za pomocą urządzeń. Rejestrujących wizję i fonię, za pomocą urządzeń rejestrujących wizję i fonię, aby uniknąć ewentualnych przekłamań. Dobrze, dziękuję Państwu uprzejmie, tak jak powiedziałam. Mam pytanie, dlaczego Pani Przewodnicząca prowadzi to posiedzenie po złożeniu przeze mnie wniosku o wyłączenie Pani? Nie prowadzę Pani. Ja nie, to właśnie Pani to robi. Dziękuję Państwu. Wreszcie to widać, jak Pan a ja chciałem powiedzieć, ja już dziękuję Pani, bardzo, ja byli i wszyscy więźni politycznych nie wolni. Chciałem powiedzieć, dobrze, że proszę uwłaszać godności i wszystkich więźniów politycznych. I w wolnej Polsce, która nastąpi, ale póki po prostu rozliczymy wymiar sprawiedliwości. To jest hańba. To jest hańba, dokładnie. Dziękuję. Proszę wyprowadzić sędziów, panowie. Wyprowadzić sędziów. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja zaraz wyjdziemy do holu, opowiem co się działo. Jak na Białorusi, normalnie, jak w Stalinogrodzie. Tu w korytarzu powiem co się działo. Adam, to już koniec sprawy, jest na dzisiaj? Tak.